sisters. You know it's not the same as it was in this world. It's just us. You know it's not the same as it was. As it was. As it was. You know it's not the same. Holding me back. Gravity's holding me back.
Cześć Wiktoria. Z okazji Twoich 18 urodzin Twoi rodzice życzą Tobie wszystkiego najlepszego. Zdrówka, szczęścia i spełnienia marzeń. Co mogę dodać? Z mamą bardzo się cieszymy, że w końcu masz 18 lat, jesteś pełnoletnia i możesz zająć się swobodnie swoim młodszym, kochanym braciszkiem, który ma 10 lat i pilnuj go, a my w tym czasie co? Będziemy sobie szusować na nartach i w końcu możemy sami gdzieś wyjechać. Jest! Piątka mama! Życzymy Tobie też spełnienia marzeń, takich pięknych marzeń, jak są te widoki i brnięcia do celu, do swoich wymarzonych celi. Celi? Celi. Wszystkiego dobrego, Wiki. Kochamy Cię, pa. Wiktoria, z okazji Twoich urodzin dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności i miłości. 100 lat życia. Życzenia na 18 urodziny wnuczki Wiktorii. Niech Ci nie brakuje odwagi i chęci, gdy wyruszysz w dorosły świat. Nikt nie zdoła Cię zatrzymać od zrobienia rzeczy, które sobie wymarzyłaś. Ten radosny dzień na zawsze Twe troski odsunie w cień i niech się śmieje do Ciebie cały świat blaskiem szczęścia i długich lat. Życzenia składają dziadek i babcia. 100 lat! Wiktoria, jesteś moją siostrą. Bardzo Cię kocham. Ale momentami tak szczerze serce, co się trudno z Tobą żyje. Zabierasz mi komputer, nie pozwalasz chodzić mi ze swojego pokoju. Nie pozwalasz chodzić mi, nie pozwalasz się skupić. Pozwalasz mi korzystać z swojego telewizora. Najgorszy telewizor miał być wspólny, pamiętasz? Ale wiesz co, Wika, kocham Cię, jesteś moją siostrą. Bardzo Cię kocham. Wiktorio, kiedy zobaczyłam Cię po raz pierwszy w szpitalu, nazwałam Cię Orzeszkiem. Byłaś śliczna, miałaś ciemne włosy, ciemne oczy i karnację jak orzeszek. Pamiętam, jak karmiłam Cię butelką, bo mama musieli Cię odizolować od mamy. Pamiętam, jak odbierałam Cię ze szpitala razem z babcią Halinką, bo mama tam musiała zostać, a tata utknął w korku, bo akurat policja lubiła w całym Gdańsku ćwiczenia. Kochana, pamiętam też, jak żeśmy byli na wakacjach, w worku, w lesie, w domku letniskowym pani Agatki, kiedy miałaś 2, może 3 latka. Pamiętam, jak bawiłaś się z Zeusem w takie biało-czarne ciapki. Zeus prawie był większy od ciebie. Ty jeździłaś na nim prawie jak na koniku. I pamiętam też, jak pewnego dnia, kiedy usypiałam Cię w pokoju, Ty nagle, już taka na pół śpiąca, złapałaś mnie za włosy i takim przestraszonym głosem powiedziałaś do mnie: Ciociu, czemu Ty wyglądasz jak czarownica? Ale pamiętam też takie chwile, kiedy przyszedł do domku letniskowego pan Jurek i w domu pani Agaty usiadł na plastikowym krześle przy kominku. Ty zasypiałaś wtedy właśnie w pokoju obok. Nagle rozległ się huk i całe krzesło po prostu się rozwaliło, nogi poszły w bok. Mała, zaspana Wiktoria wyszła, złapała mnie za rękę i mówi: Ciociu, tego pana już nie zapraszamy. I takie to właśnie chwile pamiętam z tobą. Ale też pamiętam takie chwile, kiedy już miałaś około 10 lat i tu powie wujek. No i wtedy byłaś przez jakiś krótki epizod naszą wakacyjną córeczką. Ja w tym epizodzie byłem zwykle kierowcą. Jechaliśmy wtedy do Bieszczady, pochodzić po górach, mieszkaliśmy w lesie pod namiotem. Spędzaliśmy miło czas, kopiąc się w strumyku górskim, śpiewając piosenki wieczorem przy ognisku, no i zwiedzając okoliczne górki. No i tak trafiliśmy potem na cmentarz żydowski, gdzie się bałaś i mówiłaś: wujku, i
uciekniemy stąd, bo ja się boję. A na dodatek wujek zafundował nocleg żydowski w hotelu. I był taki pan, który przyszedł, niespodziewanie otworzył drzwi, a dziewczyny prawie w negliżu krzyczały. Pan się przestraszył chyba bardziej niż my. No okazał się Żydem ortodoksyjnym. Nie wiem, czy to pamiętasz. No dużo było takich epizodów wycieczkowych. No jazda górską wąskotorówką. No i kąpiel z strumyku. No zimna. Jazda drezyną. Wiktorio, dzisiaj życzymy Ci wszystkiego najlepszego, żebyś dalej nam pięknie rozkwitała, poznawała świat i była w tym świecie szczęśliwa. Wszystkiego dobrego. Buźka od nas. Na dodatek życzymy Ci dużo, dużo, dużo szczęścia, zdania natury i wejścia w świat dorosłości już z rozpędu. Nie tak, żeby tylko przeżyć, ale żeby go godnie przeżyć z miłością, z godnością, z radością. I tego Ci życzę. Buźka od nas. Cześć Wiktoria, wszystkiego najlepszego z okazji Twoich 18 urodzin. To ważny etap w Twoim życiu, ponieważ otwiera się nowa Twoja droga, zwana dorosłością, spełnienia marzeń, wszystkiego, czego sobie pragniesz, abyś dążyła do wyznaczonych swoich celów, nigdy się nie poddawała, otaczała się pozytywnymi i szczerymi ludźmi. Zdania matury to jest oczywiste, jeśli masz ochotę i chcesz iść na studia i edukować się dalej, tego też Tobie życzę. Wymarzonej pracy i wspaniałego dorosłego życia. Wszystkiego naj, całusy, pozdrawiam, do zobaczenia. Hej Wiki, wszystkiego najlepszego z okazji 18 urodzin, dużo zdrówka, szczęścia, spełnienia marzeń w tym nowym etapie już dorosłego życia. Fajnie by było, mogłabyś sobie przedłużyć młodość, gdybyś chciała się edukować dalej, a jeśli nie, no to nowe wyzwania, dużo fajnych przygód i wspaniałego życia. Pa, całuję i do zobaczenia. Wiktoria, życzymy Ci wszystkiego najlepszego w dniu urodzin. Zdrowia, dużo kasy, no, pomyślności. A ja Tobie też życzę spełnienia marzeń, Wiktoria, samych sukcesów w szkole, wymarzonych studiów, zrobienia prawa jazdy, bo wiem, że chcesz zrobić i wszystko to, co jest najlepsze. I jeszcze raz wszystkiego najlepszego. Wiktorio, w dniu Twych 18 urodzin życzymy Tobie udanego startu w dorosłe życie, spełnienia wszystkich marzeń oraz powodzenia na maturze. Start! Hej! Z okazji Twoich 18 urodzin życzymy Ci samych cudownych wspomnień, cudownych chwil i spełnienia marzeń. Zdrówka dużo przede wszystkim, żeby Ci zawsze dopisywało, żebyś zawsze była uśmiechnięta i radosna każdego dnia. Spełniaj swoje marzenia. Także życzymy Ci wielu sukcesów zawodowych i prywatnych. No i co? No to jest Twój czas teraz. Życzymy wszystkiego najlepszego z okazji Twoich 18 urodzin. Wszystkiego najlepszego z okazji Twoich 18 urodzin. Życzę Ci, że najlepsze wakacje na świecie. O! Wszystkiego dobrego, wszystkiego co najlepsze, Wiki. Pa, pa! Zdrówka. Siema, Wiktoria, właśnie przerywamy nasz urlop w ciepłych Hawajach pod Wenezuelą i z tego właśnie też miejsca w składzie całym Grzegorzaków chcielibyśmy Ci życzyć z okazji 18 urodzin tego, co sobie wszystkiego wymarzysz, a resztę powiedzą już moje dwie kobiety. Wiktoria, jesteś piękna, mądra, inteligentna, więc życzę Ci prawdziwej przyjaźni, wspaniałej miłości i dążenia do celu. I spełnienia marzeń.
buziaki. Kończyłem, bo właśnie idziemy na idziemy na plażę, bo jest 36 stopni, także buziaki, cześć. Cześć, kochana kuzynka. Wszystkiego najlepszego z okazji 18 urodzin. Ja mam dla Ciebie tutaj kilka fajnych życzeń, nie tylko już na te 18 urodziny, tylko też już na te całe nadchodzące dorosłe te życzenia, które Cię czeka, więc ja Ci bardzo życzę tego, żebyś robiła tylko to, co kochasz, lubić to, co Cię pasjonuje, a nie rzeczy, do których jesteś zmuszona, jak na przykład praca czy coś, i żebyś kontynuowała tworzyć wiele wspomnień z rodziną, znajomymi, żebyś naprawdę miała pełno tych fajnych przygód i doświadczeń różnych, zwiedziła świat i tak dalej. I trochę takie dalsze życzenie też jest, żebyś wkrótce, może za kilka lat, też znalazła fajnego męża, którego będziesz kochać, on będzie Cię kochał i zajmiecie się razem i będziesz bardzo szczęśliwa, nie? Buziaki. Hej Wiktoria, z okazji dnia urodzin składam Ci moc życzeń. Uśmiechu, zdrowia, radości, mnóstwo prezentów i gości, przyjaźni wielkich i małych, wielu przygód niebywałych i uśmiechu, bo taką Ciebie pamiętam i Ciebie znamy, wesołych i wesołego i wszystkiego najlepszego, Wiktoria. Dziś osiemnastka wpisana w rejestr. Dla super dziewczyny to słaba nie jest. Wrzuć uśmiech na twarz i dobrą muzę i niech impreza trwa jak najdłużej, bo do szaleństwa masz dobry powód. Trzeba to uczcić, że masz już dowód. Wiki, spełniaj marzenia, bądź zdrowa, szczęśliwa i wiecznie młoda. 100 lat od gawów. Dzień dobry, Wiki. Mam wrażenie, że tak niedawno się widziałyśmy, a tu nagle dowiaduję się, że zrobiłeś taki myk, szybki skok w dorosłość. W związku z tym postanowiłam Ciebie na sekundkę odwiedzić i złożyć życzenia. Zatem słonko, realizuj marzenia, podróżuj, kochaj, funduj sobie czasami odrobinę szaleństwa. Niech prowadzą Ciebie szczęśliwe gwiazdy, niech otaczają Cię sprawdzeni przyjaciele. Po prostu bądź szczęśliwa. Przy okazji składam serdeczne gratulacje rodzicom. Wszak mieliście Państwo w tym swój, z całą pewnością, cudowny udział. Pozdrawiam serdecznie i życzę wszystkiego najlepszego. Cześć Wiktoria! Cześć! Z okazji Twojej osiemnastki życzymy Ci pozytywnego wariactwa w dorosłości, żeby każdy dzień był przepełniony uśmiechem i żebyś znalazła na tej ziemi miejsce dla siebie, tego, co chcesz robić w życiu. Powodzenia! Wspaniałych przygód w dorosłym życiu. Buziaczki! Cześć! A, jak coś, to tacio też składa życzenia, ale jest już na dole. Nie zdążyliśmy go złapać, jak zapierdziela na tych nartach. Na razie! Pa! Siema, Wika. Dobra, to było cringe'owe. Z okazji Twoich 18 urodzin, bo w końcu je masz, chciałabym Ci życzyć przede wszystkim szczęścia, radości, pieniędzy, bla bla, wiadomo. Żebyś zarobiła tyle, żebyś kupiła 15 i ją spaliła. Ale życzę Ci też bardzo, żebyś to przestała maturę, bo no, matura jest w sumie ważna. Żebyś zaczęła robić to prawo jazdy, a nie tylko mówisz, że ja mam je zacząć. Żebyś sobie znalazła tego jednego wybranka, a nie tych po drodze, bo... Żebyś była szczęśliwa, bo na to zasługujesz. Żebyś była moim nadal kompanem w połowinkach, bo z tobą są zajebiste. Żebyś się nigdy nie poddawała, bo jesteś najtrwalszą i najmocniejszą osobą, jaką znam. I co? Cieszę się, że te 12 lat temu Cię poznałam, bo jesteś najlepszym, co mi w życiu spotkało. Kocham Cię bardzo i najlepszego. Hej Wika, z okazji Twoich 18 urodzin życzę Ci bardzo, bardzo dużego spełnienia w życiu, żebyś po prostu zawsze znalazła to coś, co kochasz robić i robiła to całe życie i spełniała się w tym. I żebyś oczywiście zdała tą maturę i ogólnie, żebyś była po prostu szczęśliwa w życiu, bo naprawdę na to zasługujesz, bo jesteś super osobą, naprawdę jesteś najlepszą przyjaciółką, jaką można mieć. Kocham Cię bardzo i... Cześć Wiktoria, wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Życzymy Ci dużo zdrowia, szczęścia,
pomyślności, spełnienia marzeń, super miłości, żebyś w końcu poznała tego idealnego faceta dla ciebie, który będzie cię uszczęśliwiał. Co i żebyś była spełniona w swoim życiu. Tak, żebyś miała dużo pieniążków, bo to też się przyda. Żebyś miała zdaną maturę i żebyś się nią nie stresowała tak bardzo, bo ona nie będzie wcale trudna i nawet jak jej nie zdasz, to będzie dobrze. Tak, i żebyś szła całe życie na freestyle'u. Tak, kochamy cię bardzo mocno i wysyłamy ci buziaczki. Buziaczki, bo ja zaraz walnę w coś. Siema Wika, życzę ci wszystkiego najlepszego z okazji twoich 18 urodzin. I love you. Wszystkiego, co tylko sobie wymarzysz, miłości, pieniążków. Jesteś the best, serio. Ogólnie to, Wiktoria, chciałabym ci życzyć bardzo, bardzo dużo szczęścia, dużo miłości, dużo pieniążków, żebyś spełniała wszystkie swoje marzenia, żeby po prostu w życiu było ci łatwiej, żebyś spotykała na swojej drodze same bardzo szczere osoby, które będą dla ciebie tak samo dobre, jak dla nich. I generalnie co? Samych dobrych zmian w życiu i buziaczki, kocham cię. Ja mam Wika, jeju, nie wierzę, że masz 18 lat i w ogóle, że tak długo się przyjaźnimy. Ale co, tego dnia chciałam ci życzyć wszystkiego najlepszego, żebyś teraz w ogóle już imprezowała, cieszyła się i bawiła jak najwięcej, zwłaszcza jak teraz już jesteś pełnoletnia, bo teraz to jest twój czas i jak już jesteś dorosła, to będzie jeszcze lepsze. Ale co, życzę ci też więcej wyjazdów ze mną, bo to są najlepsze wspomnienia, a teraz jak już jesteś pełnoletnia, to już w ogóle będzie świetne, już czuję to. I co, życzę ci jeszcze raz wszystkiego najlepszego i love you girl. Wszystkiego najlepszego, Cienka. Właśnie, wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, szczęścia, pieniędzy, miłości. Tak, i jeszcze jedna sprawa, żebyś się rozwijała, jak papier. Nietypowe życzenia. Część pierwsza, nie wiem, czy będzie jakaś większa część. Z okazji 18 urodzin chciałem ci życzyć wszystkiego najlepszego. Zdrowia, szczęścia oraz najbardziej, żebyś zdała maturę, bo tym się najbardziej stresujesz, a będzie dobrze. Tak,